Cześć kochani, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać makijaż walentynkowy, a raczej swoją propozycję, którą razem z firmą Golden Rose przygotowaliśmy dla Was w tym roku na walentynki. Ja postaram się odwzorować dla Was ten face chart z tym makijażem. Mam nadzieję, że ten makijaż Wam się spodoba i przypadnie do gustu. Jeżeli jesteście ciekawe, w jaki sposób wykonałam ten makijaż, to serdecznie zapraszam Was do dalszego oglądania. W związku z tym, że makijaż walentynkowy jest typowym makijażem na wyjścia, bardzo ważne jest to, aby przygotować sobie naszą buzię, twarz, cerę w taki sposób, aby wyglądała na wypoczęto. Dlatego też ja polecam Wam zastosowanie bazy rozświetlającej. Mam tutaj bazę Luminous Finish Primer od Golden Rose, która bardzo fajnie Wam pomoże w tym, aby właśnie uzyskać efekt rozświetlonej twarzy oraz bardzo, ale to bardzo fajnie nawilża cerę. Bazę tą nakładam takimi kropeczkowymi fragmentami na całą buzię, następnie rozsmarowuję dłońmi oraz na sam koniec, kiedy już rozsmaruję bazę, przykładam jeszcze całe dłonie do twarzy, tak aby niejako baza ta wtopiła się jeszcze głębiej w naszą skórę. Następnie, kiedy bazę mamy nałożoną, aby uzyskać efekt naturalnego wyglądu naszej cery, zalecam zastosowanie kremu BB. I mam tutaj krem BB od Golden Rose. Zawsze warto zastosować krem z filtrem. A ponadto daje bardzo naturalny i wyrównany koloryt naszej cerze, dlatego też bardzo fajnie jest go użyć, kiedy chcemy po prostu, aby podkład był naszą drugą skórą. Podkład ten w postaci kremu BB nakładam również takimi samymi ruchami jak naszą podstawę, czyli bazę. Nakładam takimi kropeczkami, następnie przechodzę do rozprowadzenia tego kremu BB gąbeczką, tak aby uzyskać jeszcze bardziej naturalny efekt i tak, aby też przy okazji ściągnąć ewentualny nadmiar produktu. Nasza skóra jest ujednolicona, czas na to, aby zniwelować cienie pod oczami. W tym celu użyję korektora, jest to już pewnie Wam dobrze znany korektor z moich filmów, jest to korektor właśnie z Golden Rose. Jest to Liquid Concealer w kolorze numer 4, nakładam go w taki trójkąt pod oczami oraz w okolicach nosa. Rozświetlę również tym samym korektorem pozostałe partie twarzy, które chcę, aby przyciągały światło. Następnie produkt ten rozprowadzam palcami, delikatnie wklepując, a potem zdejmuję nadmiar gąbeczką. Następnie ten obszar pod oczami, na który nałożyłyśmy korektor, przypudruję odrobinkę, tak aby utrwalić te produkty kremowe, które znajdują się na naszej twarzy. Resztę twarzy również przypudruję tym samym pudrem. No i teraz przechodzimy już do cieniowania oka. Pierwszym krokiem, który powinnyśmy zrobić i który ja Wam również polecam, jest to, aby zmatowić sobie obszar pod łukiem brwiowym. W tym makijażu oka użyjemy sobie nowości z firmy Golden Rose i są to cienie z serii Silky Touch Matte Eyeshadow i te cienie, którymi ja wykonam makijaż oka, będą takimi cieniami, które moim zdaniem idealnie wpasowują się właśnie w okres walentynkowy. Ja jakoś nieodmiennie kojarzę sobie okres walentynek z takim romantycznym makijażem w różach oraz w fiolecie, w związku z czym właśnie takich cieni dzisiaj użyję. Podstawą tego makijażu będzie porządnie wycieniowane oko, porządnie rozblendowane cienie, tak aby uzyskać taki romantyczny, mglisty efekt właśnie przydymionego delikatnie oczka. Najpierw zaczynam od nałożenia na część ruchomą powieki. Nałożę sobie ten najjaśniejszy cień. Jest to cień Silky Touch Matte Eyeshadow w kolorze numer 203 i ten cień nałożę sobie paluszkiem, wklepując go delikatnie w cały obszar powieki ruchomej, aż pod załamanie. Teraz przyciemnię sobie cały obszar zewnętrznego kącika oraz zacznę go rozcierać ku górze, tak jak właśnie na oku, które mamy obok. W tym celu użyję kolejnego matowego cienia z serii Silky Touch Matte Eyeshadow od Golden Rose i jest to cień w numerku 206 i będę go najpierw aplikowała w zewnętrzny kącik.
następnie tym całym cieniem przejdę do delikatnego zaznaczenia całego załamania powieki. Jak widzicie, wszystkie te ruchy wykonuję bardzo powoli i dość precyzyjnie. Następnie, kiedy cień ten mam niejako umiejscowiony w tym obszarze, w którym chcę, aby się znajdował, przejdę do rozcierania tego cienia i rozetrę go kolejnym fajnym takim walentynkowym kolorem matowym i będzie to również cień pojedynczy z serii Silky Touch Matte Eyeshadow od Golden Rose. Tym razem będzie to numerek 205. Sobie rozetrę ten fiolet wcześniej nakładany i będę rozcierała delikatnie ku górze. I następnie znowu tym precyzyjnym pędzelkiem dokładam cienia w zewnętrznym kąciku tak, aby zintensyfikować właśnie kolor w zewnętrznym kąciku i delikatnie unieść oko do góry. I ponownie wracam do tego takiego pudrowego różu i do pędzelka 227 do rozcierania i jeszcze raz delikatnie intensyfikuję sobie tutaj ten obszar przydymienia i roztarcia. Kiedy uzyskamy już taki efekt cieniowania, jaki nas interesuje, to przechodzimy do podkreślenia wewnętrznej części powieki i w tym celu użyję rozświetlacza od Golden Rose. Będzie to rozświetlacz mineralny w kolorze Radiant Highlighter i ten rozświetlacz biorę sobie również delikatnie na paluszek i właśnie palcem będę sobie delikatnie wklepywać tutaj w cały obszar, gdzie wcześniej nakładaliśmy ten pudrowy, jasny cień. Kiedy cieniowanie mamy skończone, przejdę do delikatnego zaznaczenia linii rzęs eyelinerem w tym celu, aby właśnie wydobyć oko. W tym celu użyję eyelinera takiego w pisaku, we flamastrze i będzie to Precision Eyeliner Intense Black od Golden Rose. Jest on wodoodporny. Eyeliner ten jest niezwykle precyzyjny, dlatego też myślę, że zda egzamin u wszystkich tych osób, które dotychczas miały problem z namalowaniem precyzyjnej kreski. Następnie przejdziemy do wytuszowania rzęs. W tym celu użyję również nowości od Golden Rose i będzie to maskara Infinity Lash Volume & Length, która ma służyć do tego, aby nasze rzęsy nabrały objętości oraz długości. Ja jednak delikatnie wytuszuję rzęsy jedną warstwą, a potem przykleję sztuczne rzęsy. Następnie dolną linię rzęs podkreślę sobie tym samym fioletowym cieniem, który dominował w naszym makijażu i następnie czystym pędzelkiem rozetrę sobie ten obszar. Następnie wewnętrzny kącik rozświetlę również tym pudrem, który był pudrem bazowym, matowym i tutaj delikatnie wjeżdżam sobie w sam tutaj wewnętrzny kącik. Makijaż oka mamy gotowy, więc teraz przejdziemy do wykończenia makijażu twarzy. I w tym celu użyję dwóch produktów. Pierwszym z tych produktów będzie bronzer. I będzie to bronzer, taka mozaika, również z firmy Golden Rose. I to jest bronzer mineralny. Jest on w numerku 01. I tutaj w tym kółeczku możemy znaleźć zarówno ciepłe odcienie, jak i troszeczkę chłodniejsze. Więc ja użyję tego chłodniejszego, aby zaznaczyć sobie delikatnie obszar pod kościami policzkowymi. A tego cieplejszego użyję do tego, aby delikatnie ocieplić cerę. Nie zależy nam na tym, aby to konturowanie było jakieś mega wyraźne, bardziej zależy nam na tym, aby nasza twarz wyglądała promieniście, więc wykonujemy to w sposób
bardzo delikatne i porządnie rozcieramy. Kolejnym produktem, który nałożę na buzię, będzie nałożenie odrobinki różu i będzie to również róż z firmy Golden Rose. Róż ten mamy w kolorze numer 12, który nazywa się Peach Nude. Same szczyty kości policzkowych potraktuję rozświetlaczem, tak aby troszeczkę nadać takiej jeszcze większej świeżości temu lookowi. I w tym celu użyję właśnie rozświetlacza, który nakładałyśmy na powiekę ruchomą. Jest to rozświetlacz mineralny Mineral Terracotta Powder w kolorze 08 Radiant Highlighter. No i kiedy makijaż twarzy mamy skończony, przyszedł czas na ostatni krok, czyli na usta. Moją pierwszą propozycję użycie matowej pomadki z serii Velvet Matte Lipstick od Golden Rose. Jest to pomadka w numerku 10. I tak prezentują się usta w propozycji matowej. A tak wyglądają usta w wersji błyszczykowej, gdzie użyłam błyszczyka z serii Color Sensational Lip Gloss w numerku 119. Koniecznie dajcie znać, która wersja ust jest bardziej w Waszym guście, czy matowa, czy bardziej błyszczykowa. Ja osobiście bardziej przepadam za matowym wykończeniem i za takim jak najbardziej nudziakowym, bo tak po prostu się czuję najlepiej. Ja dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie zerknijcie do opisu, gdzie znajdziecie wszystkie te kosmetyki, których użyłam i wraz z linkami do miejsca, gdzie możecie je zakupić. Ja ze swojej strony zachęcam Was do tego, abyście dały mi znać w komentarzach, jakie kolory makijażu bardzo kojarzą Wam się, najbardziej kojarzą Wam się z Dniem Zakochanych. Koniecznie dajcie mi znać, czy macie już jakiś plan na to, jaki makijaż wykonacie właśnie sobie w walentynkowy wieczór na kolację z ukochanym. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli lubicie tego typu tutoriale gadane. A ja widzę się z Wami w następnym odcinku, mam nadzieję. Trzymajcie się ciepło, pa!